A oto kolejny odcinek zagrajmy w Fallout 2. No, jest nowy pancerz, nowy wygląd postaci. No, ogólnie rzecz biorąc, w poprzednim odcinku drużyna się trochę bardziej opancerzyła, tak sumarycznie. Bunkier wojskowy, taki stary, zapomniany, został obadany. Fajna sprawa. Wracamy dzisiaj do Broken Hills. W sprawie mojej rafinowanej rudy uranu powinno już tam być wszystko dobrze porobione. No i zgodnie z planem w końcu chyba nadszedł ten czas, żeby wyruszyć do RNK. Sporo było o tym RNK powiedziane już. Trzeba by tam w końcu zajrzeć. Krypta 15 też naniesiona na mapę. Tak, Broken Hills. No, jeżeli chodzi o nowe Rino, chyba wszystko już fajnie zostało porobione. Tam jeszcze trzeba będzie z Bishopem sprawę załatwić do końca. A poza tym wszystko poza granicami nowego Rino. Do stajni trzeba będzie wrócić jeszcze w sprawie Myrona i w sprawie niedobitków rodziny Mordino, bo oni to kontrolują. Baza wojskowa Sierra do porobienia, Reading, tak? Niedawno tam kasę wyciągnąłem od jednego gościa, jeszcze za wcześnie, Norę sprawdziłem. Takie jest Kryptopolis. Bandyci nie powinni być zaznaczeni z mojej mapy? Coś źle zrobiłem? Zaraz ogarniemy. Dobra, zaczynamy od Broken Hills. Może jakieś wydarzenie po drodze? Wydarzenia nie ma. A czemu? Kto miał mapę? Sulik miał mapę, nie? Zaraz to ogarnę. Bandyci powinni być zaznaczeni. Mapa. Może ja tylko przeczytałem opis mapy, a nie użyłem jej. Opis mapy, tak, był czytany. Tu jest użycie. O, teraz chyba coś tam było. Na mapie zaznaczono jakiś obóz bandytów na wschodzie. Kopiujesz jego położenie do Pip-Boya. Teraz powinno być dobrze. Jak wrócę na globalną mapkę, to sobie jeszcze zweryfikujemy. Dobra, rafineria mnie interesuje. Rafineria była tutaj. Haha, ten tam w tej studni cały czas siedzi. Ale widzę, że dobrze sobie radzi. Ciekawe, co on tam je. Może tych morloków, których wcześniej zidentyfikował. Pewnie niepoprawnie zresztą. Dzień dobry. Twoja ruda jest już gotowa. Zanim ją weźmiesz, chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Naszemu miastu bardzo by się ona przydała. Jeśli przekażesz ją nam, zwrócę ci twoje pieniądze. A zresztą, jeśli chcesz, dorzucę ci dodatkowe 500 baksów. Błagam. Po tej rozrubie w kopalni Broken Hills ledwie wiąże koniec z końcem. Co ty na to? No, to jasne, zapomnij o tych dodatkowych pieniądzach. Przydadzą się wam bardziej niż mi. A mnie się przyda bardziej więcej karmy, tak? Dzięki, oto twoje pieniądze. Broken Hills nigdy ci tego nie zapomni. Nie ma o czym mówić. A, ciekawe, może teraz karma. Karma, w ogóle zbawca przeklętych jestem. Zbawcą przeklętych jestem, bohaterem. Ale interesuje mnie Broken Hills. Bożyszcze tłumów, patrzcie na to. Klucze do miasta dostałem. No i to rozumiem. Poziom 16 do 17 brakuje. No, niecałe 9000. A, bo tu jeszcze wpadło teraz. 1250. Twój uran pomoże mieszkańcom Broken Hills. No i fajnie. No dobra, tutaj chyba tyle. Wracam na tę globalną mapę. Zobaczymy, czy bandyci są zaznaczeni. Powinno być w porządku. Okej. Może być tędy. Może nawet lepiej. Czy bandyci są zaznaczeni na mapie? Sprawdźmy to. No są! I w ogóle bandyci są po drodze, tak jak sobie bierzecie na przykład zadanie od Starka, żeby zbadać drogę do RNK. Jedziecie samochodem, jedziecie do RNK tutaj. I właśnie po drodze, na przecięciu tej trasy są ci bandyci. Nawet jeżeli nie macie tej mapy wcześniej zdobytej tam w Nowym Rino, to można trafić na ten obszar, tylko on nie będzie podpisany. Można z ciekawości się tu zatrzymać, sobie go badać i się orientujecie, że o, znalazłem kryjówkę bandytów, ale fajnie, nie? Takie rzeczy. No dobra, no to Republika Nowej Kalifornii. No, będzie dzień czy noc, zobaczymy. Jakoś tutaj sobie wyląduje.
No, tak ciemnawo trochę. 5:41 nad ranem. Republika Nowej Kalifornii, obrzeża to są. Normalnie tak to nie wygląda. Samochód zaparkowany. A, dobrze, dobrze. Samochód zaparkowany. Nie wiem, przeczytamy coś sobie, żeby było widniej. Tu gdzieś powinien chodzić taki gościu. Pewnie ogląda mój samochód, tak jest. Zagadamy sobie do niego. On jakoś powinien być szczególnie opisany. Widzisz mizernie wyglądającego chłystka. Tak jest. Potrzebujesz, żeby popilnować wozu? Nie ma sprawy, zrobię to. No właśnie. Człowieku, jaki wspaniały wóz. Naprawdę niezły. O, człowieku, jestem tym, kogo szukasz. Popilnuję samochodu, uchronię go przed pluskwami. Tylko $5. $5 i Dufus zabiera się za robotę. Nigdy nie śpię. Jak Samara Morgan z ringu. Człowieku, 24 godziny, zawsze na nogach. Co to za miejsce? To jest RNK. Wielka, potężna, praworządna, absolutnie i zawsze poprawna Republika Nowej Kalifornii. To oni są tymi, którzy poprowadzą ludzi takich jak my przez pustkowia wprost do nowej, nieskazitelnej przyszłości. Kumasz to? A, jasne, jasne, jasne. Dokończmy już ten interes. Więc jak, człowieku, chcesz mojej ochrony? Zgoda, masz tu $5, pilnuj samochodu. Człowieku, Dufus się postara, nawet mucha się nie zesra na twoim automobilu. A, dobra, handlujesz tu czymś? A, nie bardzo. O, ale kasę tutaj zebrał. Raczej nie za pilnowanie samochodów, bo samochodów to tu nie ma. Nasz jest jedyny w promieniu setek mil pewnie. Chcesz jet? A, może być, damy mu piwko i jet. Może on nie zna jetu, wiecie, tutaj Republika Nowej Kalifornii, porządna. Może gościu nie miał do czynienia z jetem jeszcze. Nie wiem, czy to można mieszać z piwem, ale wyciągamy od niego $30 i niech pilnuje samochodu, tak? Dobra. Iguana na patyku. Taki miejscowy kebab, tak? To co? Zrobimy sobie jaśniej troszeczkę na potrzeby serii. Jakieś gazetki są. A mieliśmy spluwy i kulki teraz, te nowe. To mógłbym przeczytać. Mieliśmy, nie? Są tu. Jeden granat zużyłem ostatnio, taki na robota. Uwaga, uwaga, spluwy i kulki przeczytane, jest widno. Ręczna broń palna 63%. No i świetnie. No okej. Idziemy zobaczyć te igłany na patykach. Może jakieś informacje, coś. Chce ci się jeść, przybyszu? Mam najlepsze gady w okolicy. Spytaj kogokolwiek. Co możesz mi powiedzieć o tym mieście? Słuchaj, mam jedną zasadę. Nie mówię niczego o nikim. To dobra zasada, bo jeżeli trzymam gębę na kłódkę, to trzymam się też z dala od kłopotów. Kapujesz? O, geka pewnie nie masz, co? Geka? Cóż, to stara historia, więc co tam? Masz na myśli stary generator ekosystemu cudownej krainy? Mieliśmy taki jeden, to znaczy nasi dziadkowie mieli. Użyli go, gdy wyszli skrypty 15. Mówią, że tak zapoczątkowali to miejsce. Teraz jest już całkowicie zużyty. Czyli Kryptopolis zostało jakby stworzone przy pomocy Gecka skrypty 8, a Republika Nowej Kalifornii przy pomocy Gecka skrypty 15. Tak to działa. Znaczy tak to zadziałało. O, 70 tutaj uzbierał. Dzisiejszy utarg, tak? 21. A dobra, masz tutaj. Może sobie wezmę jakąś igłanę? Drogie są? O, patrzcie, idealnie. Dobra, mamy igłanę na patyku. Pyk. Jest świetnie. Dobra, dzięki. Tu jest ważna miejscówka. Tutaj możemy kupić guns, tak? Tak to podpisane. Widzisz małego gościa umazanego smarem. Hej, witaj w imperium najwyższej jakości uzbrojenia Bastera. To ja jestem Baster i nikt inny. Mam tu na półkach wyśmienite dobra, przyjrzyj się im. Chętnie ci je sprzedam. Mam kilka pytań. To miłe z twojej strony, ale ja nie jestem organizacją charytatywną.
Mogę zapłacić za informację. Dobra, co tam masz, pokaż. Ma amunicję, jakąś kasę, ogniwa ma. A czy z tego co ja... O, co to jest? Lekka broń wsparcia, to jest... Mimo, że lekka, to jest chyba ciężka, co? Czy jak to działa? Teraz to pamiętam, że on miał tutaj jakieś absurdalne ceny. 14 000 dolarów. 14 tysięcy dolarów, a za 100 ogniw? 5800. Ogólnie to możemy u niego półki przeglądać. I on ma tutaj takie półki. Zaraz wam pokażę. O, a to? Mógłbyś skombinować mi coś wyjątkowego? Może. Mógłbym mieć celownik, Trivelt razy 10. Akurat pasowałby do karabinu myśliwskiego, gdyby znalazł się ktoś zainteresowany. Puszczę go tanio, 500 baksów. A to do karabinu myśliwskiego to nie mam przy sobie. Dobra, umowa stoi. Wiesz, nie mogę tego zamontować na niczym oprócz karabinu myśliwskiego. To przez budowę oprawy, rozumiesz? A, skumam. Możemy sobie półki u niego przeglądać, zobaczcie. Oto co mam na tej półce. Jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze, nie zapomnij przejrzeć również innych szafek. No dobra, zobaczymy. To jest... A to jest chyba strzelba nawet. I to taka dobra. Panzer Jackhammer. Ile on by za to chciał? 16 300. No można by wziąć. Lekka broń wsparcia, bo to na pewno lepsze od strzelby bojowej, nie? Tylko cena absurdalna. Dobra, a zobaczmy te inne półki sobie tak z ciekawości. Tutaj do widzenia. Zobaczmy tutaj. Amunicja pewnie też droga, co? 6000 za 180. Nie, tutaj jeżeli mamy coś brać, to jakieś rzadkie bronie. Amunicji... To chyba nie ma sensu u niego, zwłaszcza, że mam dużo, to jakiś pistolet. Jak ktoś gra pod pistolety, to to wygląda nieźle. O, pastuch elektryczny ma taki nieulepszony, tak? Ja mam lepszy. Jakieś tonfy, włócznie, noże, tutaj różne dziwne rzeczy. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze jedną półkę. Ale ten pancor właściwie, mimo że drogi bardzo, można by się pozbyć strzelb bojowych. O, tutaj na przykład ta amunicja, co ją często biorę, i ile on by za to... A, tu nie jest jakoś bardzo drogo, aczkolwiek... Nie, u niego to nie ma... A co to? O, rozszerzony zestaw wytrychów. Oj, spluwy i kulki. Ej, no tu u niego trzeba będzie zakupy zrobić, panie. Szkoda, że jakiegoś lepszego pancerza jeszcze nie ma. Dobra. Panowie... Panowie, potrzebujemy tych naszych strzelb bojowych. Ja może zrobię tak, podejdę do samochodu. No, to jest fajny handlarz. Musimy do niego co jakiś czas zaglądać, jak będzie miał nowe dostawy, coś. Odłożę... No, to nawet nie muszę chyba w bagażniku. Na pewno będę chciał wziąć... Vic to już chyba oddał wszystkie te strzelby bojowe. O, ten pancerz można by ciężki też opchnąć. Zostawmy na razie mój pancerz u Vika, co? W ogóle wszystko zostawmy u Vika, żebym mógł dużo sprzętu mieć na handel. No, nawet to dam. W sumie to też trochę waży, nie? Bo wszystko oddam i mnie tu zaatakuje zaraz ten dufus, czy jak on tutaj miał, jak będę bez pancerza. No, te buty trzeba będzie też w bagażniku zostawić. Dobra. Na pewno te strzelby bojowe byśmy wzięli, nie? Aha, dwie tutaj takie. Dwie zostały. Jakaś kurtka bojowa. Nie wiem, wszystko to wezmę. Noże nawet wezmę, sprzedamy. Jeszcze mógłbym coś wziąć na handel. Znaczy, jak ktoś by dostał tego pancora, to on by właściwie mógł oddać tę swoją strzelbę. Momencik. Musimy poważnie porozmawiać o walce. Weź ty, schowaj broń. Weź tutaj handel mi pokaż. Rozładuj to. Ja to uniosę jeszcze? Uniosłem! Nie, dobra, to na razie, to na pewno kasy starczy na tego pancora. Dobra, idziemy i... Czy chyba starczy? Idziemy zobaczyć. Ile on w ogóle by chciał zapłacić za tego pancora? No. Pokaż mi go tutaj. Więc tak, 16 300, ta? Strzelby bojowe za jedną, o kurde,
Dobra, to widzę, że... Widzę, że to nie będzie takie proste mimo wszystko. 9 tysięcy. Może ta broń laserowa jakaś fajna. Okej. Ale tu widzę, że... Dobra, noże bojowe dołożymy. Igualę na patyku. Nie no. A, tam jeszcze z tym udźwigiem dałbym radę coś porobić? No, pewnie nie bardzo. No dobra, jak to wychodzi? Zbalansujmy to jakoś fajnie tutaj, bo nie chce mi się tego liczyć. Dołóżmy mu... O, dołóżmy mu... 65 i teraz wychodzi ładnie. 2368, dobra. I wyciągniemy może od niego jeszcze kasę. 2368. Ja myślę, że ten pancor jest jak najbardziej w porządku. Wezmę go. Cassidy go dostanie, tak? Ale jeszcze coś pohandlujemy. Mimo, że te ceny to ma takie nie bardzo dla mnie, ale jest okazja, to niech tak będzie. Dobra, weź tutaj zobacz. Aha, nie no, ja chciałem właściwie pogadać z tobą, żebyś od razu zmienił broń. Muszę zobaczyć, czy on to będzie chciał, ale no chyba będzie. To jest jako... w ogóle moment, no przeczytam coś o tym, tak? Bo to, że ja tę broń kojarzę, to nie znaczy, że wy kojarzycie. Jackhammer to łatwa do opanowania strzelba pneumatyczna. Umieszczenie magazynka za mechanizmem spustowym umożliwiło dobre wyważenie broni, zwiększając jednocześnie celność. No i to jest fajna strzelba, pancor. 18-29. I tutaj, zobaczcie, serią może nawalać. Ciekawe, ile pocisków przy serii wystrzeliwuje. W ogóle zasięg, jaki to ma? Zasięg 35, pancor. Dobra, to będzie dobre. To jest bardzo dobra strzelba. Handel, deszczyk u mnie, słyszę, pada. Amunicję ma. Opcje walki. No i lepsza broń. Pancor Jackhammer. Jackhammer. Dobra, niech będzie. Te spruwy i kulki na pewno trzeba jeszcze kupić i nie tylko. Zaraz się tutaj rozejrzymy. Może tak, weźmy od Vika ten pancerz. Może się go pozbędę. O właśnie, ten taki ciężkawy. Wezmę tę amunicję, żeby dobalansować. Może jeszcze coś z samochodu wyjmę, co byśmy chcieli sprzedać. Żeby czasami ten dufus mi tutaj nie powyjmował z bagażnika. Jakichś rzeczy ciekawych. Jakieś pistolety. Mamy coś takiego cięższego jeszcze? To strzelby są. To mógłbym właściwie się tego pozbyć chyba. Dam radę to unieść, dam radę. Dobra, zobaczmy tak. Jeszcze właściwie... To bym wziął? Wziąłbym. Dobra. Idziemy handlować z tym gościem dalej. Zobaczymy, co się uda od niego wyciągnąć. Przy tych jego cenach. Zacznijmy sobie od... A może nie, zacznijmy od tej szafki, gdzie była ta gazetka. Tam to 2600 tam jeszcze czeka. Tu była ta gazetka, nie? Tutaj jest... Aha, to on tę kasę to ma wspólną dla wszystkich szafek chyba. To mnie interesuje. Ten zestaw rozszerzonych... Bo ten wytrych elektroniczny, który mamy, to nie do wszystkich typów zamków on jest. A ten rozszerzony zestaw wytrychów, to powinno być coś lepszego. No bo ładunek wybuchowy gdzieś znajdziemy, ale trzeba pamiętać, że jak gdzieś się napatoczy, to żebym go nie sprzedał, bo zużyłem ostatnio. Tam do sejfu, nie? 2400. Ile by chciał na przykład? No właśnie, to jego. Ale tu dużo mamy tych strzelb. 4000! Dobra. Niech da tutaj 1594. Zrobimy coś takiego. Pyk. Jeszcze tysiak mu został. Jeszcze tysiak, dobra. To chcę za ile? Za 200. Dobra, a to? Aha, 1500, tak?
Dobra, niech będzie. To jest ciężkie, ja nie chcę, żeby to nosili. No chyba, żeby dołożył... A nie, to nie jest nawet rozładowane. Dobra. Niech ma. Musimy mieć dobre znajomości z tym gościem. On tutaj fajne dostawy ma. Spoko. Wygląda nieźle. Do widzenia. Kasę wyciągnąłem, gazetkę wyciągnąłem. Zestaw wytrychów fajny mamy. Taki lepszy. Trzeba poczytać o nim, nie? Zestaw narzędzi ślusarskich zawiera wszelkie wytrychy i klucze dynamometryczne potrzebne do otwarcia konwencjonalnego zamka, a także pewne specjalne narzędzia przeznaczone do otwierania skomplikowanych zamków mechanicznych. No i bardzo dobrze. Gazetkę oraz te wytrychy damy Sulikowi, bo on trzyma przedmioty potencjalnie użyteczne, przypominam, nie? Ja tu mam jakieś przedmioty na handel jeszcze przy sobie. Zestaw wytrychów, ten poprzedni, trzeba się będzie go pozbyć, skoro mamy teraz te lepsze wytrychy, nie? To będzie na handel. Spluwy i kulki kolejne do czytania. Ekstra. Weźmiemy od Wika mój pancerz, żeby jakoś wyglądać. Nie to, tu. O, detektor ruchu, no żebym tylko pamiętał o nim. A, mój baseball przecież. No, moje ogniwa też, lepiej żeby były pod ręką. Chociaż w sumie, dobra, biorę to. Czyli tak, pancerz jest, baseball jest, chociaż broń to będziemy musieli odłożyć, jak będę chciał wejść tam do tego oficjalnego, że tak powiem, RNK. Tam nie tolerują broni, również towarzyszom najlepiej schować tę broń. Oho. No dobra, jest pancer, jest fajnie, rozejrzyjmy się tutaj dalej. Na tych przedmieściach, żeby to w dzisiejszym odcinku jakoś tutaj porobić, tak wstępnie. Zobaczymy tutaj, kto siedzi. No, tu nikt nie siedzi, tu jest... Tu jest taka toaleta, coś takiego. Tutaj jest brama miasta, ona powinna mieć takie lasery. A nie, tu nie widać ich. A nie, wiem, w nocy chyba są te promienie laserowe, bo w nocy nie można wchodzić do miasta, tylko w dzień. Coś takiego było. Na Rancho Westina też jest taka brama laserowa, że tak się wyrażę. Nie jest łatwo tam wejść. Dzień dobry. No tu lepiej nic nie jumać na oczach tej pani. Kodeks praw znajdziesz na tablicy na zewnątrz. Żadnej broni, żadnych pijaków, żadnych kłopotów. Tu jest tablica, idziemy poczytać. Zorientujemy się w sytuacji odnośnie tego RNK. Welcome to NCR, tak? New California Republic z angielskiego. A tutaj znak. Ten znak powinien informować przechodnia, na jakiej ulicy się znajduje. Niestety litery są już całkowicie niewidoczne. A tu... Witamy w Republice Nowej Kalifornii. Zanim wejdziesz do naszego sprawiedliwego miasta, poświęć chwilę czasu na zapoznanie się z następującymi prawami i regulacjami. Żadna broń nie może być otwarcie noszona w murach miasta. Lepiej odłóż swoją broń. Mówimy poważnie. O, dobrze, dobrze. Osoby zatrzymane pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostaną aresztowane. Dobrze, nie będzie przynajmniej pijaczków czy obszarpańców naprzykrzających ci się o jakąś jałmużnę. Niewolnictwo, hazard i prostytucja są zabronione na terenie miasta. Wygląda na to, że starają się stworzyć szanowane, porządne społeczeństwo. Nieznajomość prawa szkodzi i nie może być żadnym wytłumaczeniem. Głupek dostanie w tyłek równie szybko jak mądrala. A równość przed prawem to dobra rzecz. No dobra, takie wstępne prawa. Oznaczenie RNK. A tutaj szyld salonu Rawhide. Czy jak to się czyta? Dzień dobry, o co tu się podaje? Jeżeli szukasz roboty, przybyszu, to idź na dół do wolarzy. No to ja, proszę ciebie, mówię do niego. Słuchaj, mówię. Miło mi, jestem Lenny. Ty pewnie jesteś dupek.
Jestem Mira. Co podać? Informacje. Kupisz drinka? 10 dolców. Mogę kupić. No i to wszystko? Masz odrobinę czasu, by odpowiedzieć mi na kilka pytań? Jasne, mam odrobinkę czasu. Od tego są przecież barmani. Tylko niech nic głupiego nie przyjdzie ci do głowy. Opowiedz mi o tym mieście. Nazywa się RNK. Kiedyś były to cieniste piaski, ale po upadku mistrza Aradesh i inni założyli republikę. RNK jest teraz bardzo rozległa. Wszystko na południe stąd należy do republiki. Aha. Jedna uwaga. Staraj się nie rozrabiać. Sądy nie są zbyt przychylne dla takich jak my. Obywatele mają więcej praw. Słuchaj, nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. A jeszcze kilka pytań. Czy kiedykolwiek słyszałaś o krypcie 13? Ty też szukasz zaginionego skarbu? Musisz spotkać się z Bobem z Rancha Westina. On ciągle o nim myśli. Zapewne jednak będzie mu potrzebna pewna zachęta. Dobra. Właściwie to szukam urządzenia zwanego GEG. Wiesz coś o tym? Powiedz mi, jak to się robi, a ja ci to przygotuję. Nie. To nie jest drink. To generator ekosystemu cudownej krainy. Generator ekosystemu? Brzmi jak nazwa jakiegoś urządzenia. O tych sprawach rozmawiaj z Dorotą, miejskim mechanikiem. A, rozumiem. Czym tu handlujesz? O, steampackami, halo. Dobra. To by trzeba było tu pohandlować. 400? No przecież mnie nie stać. A ten... A, to jest... Nie, znaczy nie, dostać mnie. Tylko zastanawiam się, czy nie iść po coś droższego tak naprawdę. Znowu, ej, dobra, stop, rozmowa. Znaczy po coś cięższego takiego, no wiecie o co chodzi, nie? Kilka pytań tu jeszcze. Okej. No tam jeszcze coś o pracy miała. Szukam pracy. Musisz pogadać z Merkiem, ale tu go nie ma. Przyjdź w nocy, wtedy się tu zjawia. O, okej. Dobra, idziemy po jakieś sprzęciory z bagażnika, takie wiecie. Zobaczymy, czy Dufus tam dobrze pilnuje. Dufus. W kaczych opowieściach był Dufus. W tych starych kaczych opowieściach. Taki mały, gruby kumpel tych trzech siostrzeńców. Młody skaut. Dobra, coś takiego... Ciekawe to by było, za ile w ogóle... A może tego Thompsona jej opchnąć tam za wszystko, co ma? Dałoby radę, myślicie? Thompsonem dohandlować? Mamy jakieś wygrzewy tutaj. Łopaty trzeba mieć, tu tam różne rzeczy takie. O, flaszki mogę się tego pozbyć. Aha, już za ciężkie, dobra. To zobaczymy. Zobaczymy z tym Thompsonem. Wziąłem tego Thompsona, nie wziąłem, dobrze. Zobaczymy, jak to pójdzie z Thompsonem. Wykupię wszystkie steampaki. Gościuwa będzie miała Thompsona za ladą. Jak porządny barman rodziny mafijnej. dobra, a nie mogę jakoś piwo. $1, ale nie, ja bym chciał wejść tutaj. Nie mam tyle kasy tam. Opcja. O, no tak. Dobra, ile tutaj za to wszystko? Oj, 1800. A, okej. Okay. No to tym to Thompsonem sobie tutaj dorobimy. 1400. 1600. Chyba, że jednak tymi wytrychamy. 1825. 35, a jakaś taka, jakiś pocisk? 900. A, dobra, niech będzie. Da mi w prezencie właściwie tę flaszkę tutaj. Ona też ma taką amunicję. Dobra, pozbywamy się ciężkich rzeczy. To są te zwykłe wytrychy, a nie te lepsze, nie? Także wszystko w porządku. Niech ma. Ważne, że mamy kolejnego super steampaka. Nie mam tyle kasy. Aha. 7 super steampaków, 46 zwykłych, 34 tysiące.
No i fajnie. O, tędy sobie wyjdę. Czyli tak, tu są te bramy, idziemy wyżej. Tutaj są niewolnicy. Niewolnictwo zabronione, ale tam za murami właściwego RNK. A tutaj, na podmurzu, niewolnictwo. O, tu jest dosyć ważna postać. Właściwie moglibyśmy zajść. To kupa szmat, pod którymi być może znajduje się człowiek. Złom sprzedaje, złom sprzedaje. Przejrzyj to, zaoferuj coś. A więc co jest na sprzedaż? Aha, no pewnie złom, tak? Tak jak powiedział. Okej. Mam 5 dolców. Słyszałeś jakieś ciekawe plotki? Słyszałem, że tu w mieście jest doktorek, który mówi, że ma magiczny lek. Ja go jednak nie biorę. Następny piątek. Poza tym jest peklowany Bob. Stary piernik mówi, że odkrył kopalnię złota. Następny piątek. Panna Dorotka i Toto była tu w ostatnim tygodniu. Szukała jakichś części do naprawiania reaktora. Nie mogłem jej jednak pomóc. Dorotka i Toto. Wiecie, nawiązanie do czarnoksiężnika z krainy Oz. Albo czarnoksiężnik ze szmaragdowego grodu. No to jest w ogóle faktycznie Dorotka i Toto. Toto to jest taki robot jej. A w sumie może zajdziemy jeszcze w tym odcinku, to wam pokażę. To jest taki w ogóle szybki quest z nią. A może damy radę. Oto następny piątek. Dzięki za kasę, ale nie wiem już nic więcej. Dobra. Wyglądasz na kogoś, kto potrafi dobrze użyć swoich rąk. Masz ręce, prawda? Potrafię naprawić różne rodzaje sprzętu. Mam dopalacz. Nazwałem go Klaudia. Pasuje do większości wozów. Daje im o wiele więcej mocy. Tylko 1000 baksów. Interesuje cię to? Jasne, Klaudia jest w moim typie. Czy jak to tam? Cóż, daj mi 6 godzin. Do tego czasu powinienem już to zrobić. W porządku, zobaczymy się później. 6 godzin i będziemy mieli ulepszenie samochodu. 6 godzin, pamiętajcie, jest 8:47. Okej. Liczmy 9, tak? Dobra, o jakiejś 15 trzeba do niego tutaj wpaść. No to mamy dużo czasu, żeby się w RNK pokręcić, jakby co, nawet przeczytać jakąś gazetkę, nie? W ramach oczekiwania, więc to na pewno spoko. Tutaj są ci od niewolników. Właściwie możemy zajść. Dzień dobry. Jak będziesz fikać, to ja tu się tym zajmę, KPW? No spoko, spoko. Co to jest? Shield Vortis Holding. Dobra, wpadamy tu. Dzień dobry. Z tym gościem mamy gadać pewnie. Więc czego chcesz? Co to za miejsce? To miejsce należy do mnie, a ja, Vortis, prowadzę uczciwy i legalny interes, bez względu na to, co mówią ci dranie z RNK. Ponieważ RNK nie zezwala na trzymanie niewolników wewnątrz, ja opiekuję się nimi dla ludzi, którzy pracują w mieście. Aha. Mam tylko kilka pytań. A, chłopcze, skortulcie tego palanta do drzwi. Co? Nie, no zaraz, momencik. Żeby go nie wkurzyć. Nie chcę z tobą gadać. Chcę cię przesunąć. Albo zrobimy inaczej. No taki niemiły jest, no. Szukam pracy. Praca? Cóż, może coś się znajdzie. Słyszałeś kiedyś o strażnikach Nowej Kalifornii? Nope. W takim razie ci powiem. Ci strażnicy postanowili skończyć raz na zawsze z nami i niewolnictwem. Sprawiają dużo kłopotu ciężko pracującym ludziom. No dobra, co mam zrobić? W takim razie musisz wiedzieć, że dla niektórych są źródłem nieustannych problemów. Byłoby cholernie fajnie mieć w posiadaniu mapę ich kryjówek na północy, w Nowym Reno, Klamath, gdziekolwiek. Zapłacę ci, powiedzmy, 500 baksów za coś takiego. Myślisz, że możesz to dla mnie zdobyć? Jasne. Świetnie, będę tu niecierpliwie czekał na mapę. A gdzie znajdę tę mapę? Skąd do cholery mam wiedzieć? Gdybym wiedział, miałbym ją, co nie?
Wiem tylko, że mają jakąś norę gdzieś w mieście. Znajdź ich i zobacz, co da się zrobić. A ty czymś tu handlujesz? O kurde, no dobra. Ile za steampacka? 1000, panie. A za wszystkie steampaki? 3000. Ile mamy tu kasy? Dobra, trzeba będzie do niego jeszcze zajść po steampacka. W porządku, jeszcze tu wrócę. Dobra, później od niego kupimy. A tutaj to mi nie pozwolą nic przeszukać. Zostawmy na razie to miejsce. Chodźmy. Tu chłopaki mają coś... Nie, już chłopaki nic nie mieli na sprzedaż, nie? Wikowi to wszystko zabrałem, zostawiłem mu tylko amunicję. Sulik to... Znaczy Cassidy to już też chyba nic, bo mu nawet te strzelby zabrałem. Tego Bozara w ogóle trzeba zostawić w bagażniku, zaraz tam podejdę. Aha, nie jestem w stanie tego podnieść tymczasowo. Buty trzeba będzie odłożyć do bagażnika. Zostały nam dwie pary butów, resztę się rozpuściło, tak? No tak wyszło. A, to trzeba by zostawić w bagażniku. Właściwie to też. Aha, ja się tego już nie mogę unieść, tak? O, dobra, idziemy do bagażnika znowu. Trzeba pilnować Dufusa. Dufus pilnuje samochodu, ja pilnuję Dufusa. Czy Dufus pilnuje samochodu? Tu jest. Dobra, ogarniajmy ten bagażnik dalej. Trzeba tutaj mieć porządki. To zostawiamy. Nie wiem, czy mi się ta amunicja przyda, ale to zostawmy. Buty zostawię. Dobra, chwilowo zostawię to. Chwilowo zostawię to. Dobra, dobra. Cassidy. Nie Cassidy. Vic. Nie, w sumie Cassidy. Cassidy. Żeby tego Bozara mi dał. Go schowamy do bagażnika, nie? No, uniosłem. O, coś takiego. Poza tym Sulik. Niech mi da te ogniwa. Trzeba to zostawić w bagażniku. Te ogniwa niech trzyma dla mnie. To na pewno możemy zostawić w bagażniku. To, jeżeli bym uniósł, już nie uniosę, też trzeba by do bagażnika dać. Tu. Okej. To też zabieram do bagażnika. To właściwie można zostawić w bagażniku, rękawice, kocią łapkę, a resztę niech on tu trzyma, jakby co. Dobra. Kocią łapka na pamiątkę, rękawice. Kocią łapkę właściwie mógłbym schować... Zagadka, gdzie mógłbym schować? Do worka. A worek do bagażnika chyba jednak dam, bo to widzę, że... Mogę tak przełożyć? Mogę. Takie rzeczy mam w worku. Taka selekcja. Zostawię ten worek też w bagażniku. Aż manierkę powinienem mieć przy sobie, to taki mój symbol, no ale dobra. Będzie lżej troszeczkę. No i teraz pytanie, co byśmy chcieli z bagażnika jeszcze na handel wziąć? Znaczy to chcę mieć przy sobie, żeby o tym pamiętać. Jakieś flaszki, trzeba się tego pozbyć. Z takich rzeczy droższych to licznik Geigera, bo jeden licznik Geigera ma Sulik, jakby był nam potrzebny. Wezmę jeszcze to. Jakby co, mamy amunicję. No chyba jest spoko, nie? Dlaczego to się nie stakuje tam? Dobra, zrobimy tak. No i jest dobrze. 87 na 95. Możemy handlować. Idziemy steampaki wyciągnąć. Chyba dam radę teraz jakoś to fajnie zrobić. Miejmy nadzieję. Chyba mnie ten gościu nie pogoni, co? Jak jeszcze nie mam dla niego tej mapy.
Już raz mnie wyrzucił za drzwi, żeby się tu nie wkurzył. To co prawda nie jest żadna głowa rodziny mafijnej, ale no, może być bardzo niecierpliwy. No nie, no chyba nie. Najwyżej bym ich rozwalił. Dobra, to mnie interesuje. 1000... 3000, ta? Ej, no bez jaj. On ma bardzo drogo. Ale widzę, że to droższe. 1075, tak? Dobra, jakbym dołożył tutaj Steam paczka. 1600. On ma kasę? Nie ma kasy. No dobra, powiedzmy zrobimy coś takiego. Licznik Geigera, Steam paki. Jeszcze jakiegoś bym wziął? 500. Ile to jedno kosztuje? No dałoby radę na upartego. Te flaszki to pewnie jakieś drogie bardzo nie będą. O, a jednak. No dobra, mogę tak zrobić. Dwa steampaki jeszcze. Nie szwendaj się tutaj, kretynie. Ktoś może nabrać podejrzeń. Dobra, nie, wracamy lepiej do niego. Jak będziemy mieli te mapy, to od niego kupię resztę steampaków wtedy, dobra? Tak się umawiamy, ale znowu się pozbyłem trochę sprzętu. Więc... jeszcze coś wezmę sobie z bagażnika. Na handel. A, jeszcze te amunicje w sumie miałem. Ale amunicja to na takie drobiazgi, jakbym chciał kasę od kogoś głównie wyciągać. No ale coraz mniej gratów. A coraz więcej steampaków. Weźmy sobie... z 3 sztuki tego. To jest drogie, nie? Jeszcze z 2 pistolety. Jakoś tak zrobię. O. Aha, już jest za ciężkie. Dobra. Jakby co, to chłopaki będą za mnie nosić. No nie wiem, no jeszcze mamy trochę czasu. Wspomniałem o tej Dorotce i Toto. Moglibyśmy na szybko zrobić sobie jeszcze zadanko. Za tymi murami... tutaj. Czyli w takim właściwym mieście. Tylko trzeba broń pochować. Żeby nie było problemów. Chłopaki, chowamy broń. Wszyscy. Bez wyjątków. Porozmawiać o walce, schowaj broń. Cassidy schował. Schowaj broń. Vic, ty też schowaj broń. Okej, bronie schowane, chyba możemy śmiało tutaj przejść, nie? Dzień dobry. Witaj, przybyszu. Przybywasz do RNK w interesach, nieprawdaż? No, owszem. Witamy w RNK, stolicy Republiki Nowej Kalifornii. Z prezydent Tandy na czele. A, pani prezydent, dobrze. No dobra. Tak, tu jest szeryf, zobaczcie. Republika Nowej Kalifornii. Wiesz może, jak postawić ściany z blachy falistej? To są strażnicy. Proszę iść dalej, nie ma tu nic ciekawego. Dorotka i Toto. Dobra, pójdziemy sobie tej prawą stroną. Ja wam pokażę. O, to jest ona. O, jaki ona ma opis? Widzisz młodą kobietę, można by rzec, chłopczycę ubraną w robo czy kombinezon. A to duży robot trzymający narzędzia i inne rzeczy tego typu. Dobra, podejdźmy tutaj do niej. O Boże, ktoś musi coś zrobić. Co ja teraz zrobię? Potrzebuję pomocy i to zaraz. Co się stało się? O Boże, to Jack. Grozi, że wysadzi elektrownię. Nie ma czasu. Musisz mi pomóc i zatrzymać go. Potrafisz to zrobić, prawda? Nie marnujmy czasu. Prowadź. Ja to jestem mistrzem perswazji. Tu jest Jack. Odsunąć się. Mam bombę. Nie rób tego, Jack. Zawsze jest lepsze rozwiązanie. Ta, jasne. Co ty możesz o tym wiedzieć? Nic. Gówno wiem o twoich problemach. Może ty mi lepiej powiesz. Co to? Jakaś sztuczka? Zwodzisz Jacka, aż twoi kumple przyjdą i go zabiją.
Kto chce cię zabić? Na przykład ta cholerna suka, moja była żona, chce mnie ukatrupić. O, a skąd ja znam jej imię tutaj, zagadka? Kim do cholery jest Mira? Tak jak powiedziałem, moją byłą. Przyłapałem ją, jak się puszcza, więc teraz mówi, jakim to ja jestem złym facetem. Sąd dał jej wszystko, ona wciąż próbuje mnie udupić. Hej, tak nie może być, to nie fair. Naprawdę, Sherlocku? Teraz ludzie mnie posłuchają. Posłuchaj, przemyśl to sobie. Wysadzisz to miejsce, to ludzie powiedzą, Jack poszedł na łatwiznę, dał się pomiatać przez swoją byłą. Ona wygra, ty przegrasz. Naprawdę tak myślisz? Tak, Jack, to prawda. Nie wiem. Oto twoja szansa, bądź wielki, daj jej popalić. Ach, do diabła, może i masz rację. To i tak nie był zbyt genialny pomysł. Okej, okay, odwiedliśmy go od tego. 6000 punktów doświadczenia w ogóle. Tak, tu jest ta Dorotka. Naprawdę go od tego odwiodłeś? To niesamowite. Miasto ma wobec ciebie wielki dług. Wiem, że to nie za wiele, ale mam tu uzbierane kilka instrukcji. Może dasz radę je komuś sprzedać, albo co? O, levele, tutaj widzę Sulik, Cassidy. I ja. O, i dała książki, patrzcie, tutaj wielka księga wiedzy, to fajna. Poradnik harcerza, tu jeszcze młody elektronik i podręcznik pierwszej pomocy. Jestem przeciążony, gdzie jest Sulik do trzymania moich książek. Zdobyty poziom 91, trzeba będzie trochę punktów znowu rozdać, co? Żeby nie było przepełnienia następnym razem. Gdzie jest Sulik, bo mi się tu ciężko chodzi. Niech trzyma książki, nie? Będziemy czekać, aż ten gościu zrobi część do samochodu, to sobie poczytamy spluwy i kulki. Może wielką księgę wiedzy też. Więc jest fajnie. I co, nie jestem już przeciążony, tak? Tutaj 93 na 95. Jest nieźle. A, jakieś punkty, tak. Leczenia trzeba by jeszcze więcej wziąć na pewno. Dobra, dołożę jeszcze tutaj 10 punktów, póki co. Okej, 81. Jak te bazę Sierra będziemy chcieli robić, trzeba będzie w nauki ścisłe dorzucić. Dużo. Mamy teraz jeszcze jedną książkę na pewno do tych nauk ścisłych. Jakieś 4% wzrośnie, bo to jest 10% z tego, co brakuje do setki jakby, nie? Coś takiego. Czyli liczmy, że brakuje 40 tak w zaokrągleniu, czyli jeszcze 4% powinno dorzucić. Fajnie, żebym jeszcze jakąś książkę tu znalazł w tym RNK. Może u tych bandytów jakaś by była? Bo wiecie, jak już osiągnę setkę, to książki mi nie będą nic dawać. O to chodzi, nie? A będę musiał setkę przekroczyć tam właśnie w tej bazie. Przyda to się. Dobra, słuchajcie, zakończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku będziemy badać sobie to RNK dalej. Fajnie, że level wpadł. Fajnie, że chłopaki też zdobyli jakieś levele. Możemy sobie ich jeszcze przejrzeć tak na szybko. Na przykład tutaj Sulik. Sulik. Punkty wytrzymałości 123, obrażenia 11, takie bazowe, plus jeszcze obrażenia broni białej, tak? Obciążenie 200. Ważne, żeby broni mu nie dać, bo się strażnicy wkurzą, tak? Rozmowa. Zobaczymy dalej. Wik. No, Wik to zdobył level poprzednio, nie? Jak zdobywałem ja poziom. Opcje walki. Jak u niego wygląda sytuacja? 102 punkty wytrzymałości, 150 obciążenie, 9 punktów akcji. Mhm. I Cassidy teraz zdobył też poziom, tak? Zobaczymy, co tam u niego słychać. Opcje walki. No, chyba dostał punkt wytrzymałości. Chyba miał 8, nie? Wydaje mi się, że dostał punkt wytrzymałości. Obciążenie 175, punkty wytrzymałości 104. Tak to wygląda.
No dobra. No i jak zdobyli levele, to też, wiecie, tam te staty im też, znaczy umiejętności im też wzrosły odpowiednie, które oni tam mają. Czyli na przykład posługiwanie się bronią. Wik, jak zdobył poprzednio level tam, no to te umiejętności naprawy mu pewnie też wzrosły. Takie różne rzeczy. No dobra. To by było na tyle. Ja mam 111 punktów zdrowia. W ogóle ten pancerz mój, który mam, tu nie jest napisane. Tu nie jest napisane, ale on. On chyba też daje jakąś odporność na promieniowanie. Mamy, zobaczcie, 12% odporność na obrażenia, ogólnie 10, bo z profitu twardziel plus 10%, ale promieniowanie 12, a jak założę pancerz ten 32, zobaczcie. Odporność na obrażenia rośnie do 50, tak? Odporność na trucizny była 30, nie? Tutaj nic się nie stało. Tak? Była 30? Była, nie? Chyba. Jeszcze sprawdzę. Ale chyba odporności na trucizny to ten pancerz nie daje. Nie, 30 po prostu mam. Za wytrzymałość. Tak. Jakoś tak to działa. Dobra. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, na razie.